W minioną niedzielę na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego festiwalu multidyscyplinarnego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. Na Zamku Piastowskim mogliśmy podziwiać niecodzienne selfie. Wystawa wybranych przez jury prac miała swoją premierę podczas uroczystego zakończenia pierwszego festiwalu multidyscyplinarnego. Jury w składzie Alicja Abramczuk, Kamil Staszczyszyn, Bartłomiej Starzak oraz Michał Sitek wybrało 18 prac, których autorzy wzięli udział w trzydniowych warsztatach filmowych. Wystawa prac selfie. Są to zdjęcia właśnie dzieciaków. Taki był konkurs na najlepsze selfie. I są to nagrodzone prace, zarówno laureaci, jak i osoby, które zostały po prostu, ich prace dopuszczone do wystawy. Powiedz, gdzie zrobiłeś swoje zdjęcie i dlaczego właśnie w tym miejscu? Zrobiłem swoje zdjęcie na klasztorze w Rudach. Zdjęcie zrobiłem tam, ponieważ było dosyć blisko i są przepiękne tereny, więc myślałem, że tam coś wyjdzie i wyszło. A to zdjęcie przygotowałeś specjalnie, żeby wziąć udział w konkursie, czy na co dzień często robisz sobie selfie i gdzieś tam wykorzystujesz? No, zrobiłem sobie tak zdjęcie, bo myślałem, że no, ja będę miał z tego jakąś pamiątkę i się okazało, że zdjęcie trafiło do konkursu. Podczas uroczystości nagrodzono autorów zwycięskich selfie oraz odbył się premierowy pokaz dwóch filmów z udziałem laureatów. Oba filmy zostały nakręcone w różnych lokalizacjach naszego miasta. Jeden z filmów ma formę dokumentu, drugi zaś jest w formie teledysku. Warsztaty były bardzo intensywne. Podczas trzech dni chciałem przekazać młodym osobom, nie jestem wiele starszy od nich, swoją wiedzę dotyczącą filmu, a przede wszystkim podstaw filmowych, czyli kadrowania, obsługi kamery, łączenia kadrów podczas montażu, a także chciałem, żeby zobaczyli, jak wygląda plan filmowy, jakie osoby pracują przy planie filmowym, jaka jest to duża produkcyjna machina. Patronat honorowy nad festiwalem objął starosta raciborski Ryszard Winiarski. To kolejne przedsięwzięcie motywujące młodych Raciborzań do rozwijania uzdolnień artystycznych.